Jezus Chrystus jest moim osobistym Panem. I stoję dzisiaj tutaj jako Jego świadek. Poznałam Jezusa Chrystusa osobiście prawie 3 lata temu. Czy Ty miałeś w swoim życiu spotkanie z Panem Panów i Królem Królów? Kto jest dzisiaj Panem Twojej duszy? Kto? Zadaj sobie to pytanie. Bo jeżeli Panem Twojej duszy, jeżeli Twoim osobistym Panem Twojego życia nie jest Jezus Chrystus, to dzisiaj zatrzymaj się nad tym. Zatrzymaj się. Bo jeżeli Twoim Panem nie jest Jezus Chrystus, to jest Nim diabeł. Zastanów się, w jakim jesteś dzisiaj miejscu. Chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj Twoim Panem może stać się Jezus Chrystus. Dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Jezus jest realny. On jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Jeżeli dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, wezwiesz Jego imienia, kiedy uwierzysz w swoim sercu, że On 2000 lat temu wykonał potężne dzieło, umarł za Twoje grzechy, poniósł każdy Twój grzech, każdą Twoją winę, każdą konsekwencję Twojego grzechu, a następnie wstał z martwych. Jeżeli w to uwierzysz, że On zrobił to dla Ciebie osobiście, będziesz zbawiony. Ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem. I od tego dnia rozpocznie się Twoja przygoda z Bogiem. Czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, kto jest Twoim Panem? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Tutaj na ziemi możesz mieć relację z Jezusem Chrystusem. Nie poprzez sakramenty. Nie poprzez Eucharystię. Nie poprzez chodzenie do kościoła. Nie poprzez modlitwy. Ale przez prostą wiarę i Twój akt decyzji w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja spotkałam się osobiście z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj mam pewność zbawienia. Wyszłam z miejsca, gdzie byłam bardzo religijną osobą. Wychowywałam się w rodzinie, która była bardzo religijna, katolicka. Tak została mi przekazana tradycja. Ale w tamtym starym życiu, bez Jezusa, byłam skazana na porażkę. Byłam skazana na piekło, mimo swoich dobrych uczynków i religijnych rytuałów. Ale poznałam żywą osobę, Jezusa Chrystusa. Żywą osobę. I stałam się obywatelem nieba. Dziś wiem, że idę do nieba. A czy Ty wiesz, że idziesz do nieba? Gdzie idziesz? Zadaj sobie proste pytanie, gdzie idziesz? Nie ma innej drogi. Musisz narodzić się na nowo, ze Świętego Ducha, aby wejść do nieba. Jedyną drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma innych pośredników. Nie ma innych pośredników. Nie ma innych pośredników. Jedynym Twoim ratunkiem jest Jezus Chrystus. Dzisiaj do Niego zawołaj. Żyjemy w czasach ostatecznych. Na pewno odczuwasz lęk przed jutrem. Na pewno odczuwasz lęk przed śmiercią. Na pewno odczuwasz lęk. Nie wiesz, co wydarzy się jutro, jaką decyzję podejmie prezydent. Nie wiesz tego.
Borykasz się z wieloma trudnościami. Chorujesz. Może masz depresję. Może nie możesz uwolnić od alkoholu, od papierosów. Chcę ci powiedzieć, że możesz dzisiaj być wolny od jakiegokolwiek nałogu, od każdego zniewolenia. Od każdego zniewolenia możesz być wolny. Załatwił to Jezus Chrystus. On poniósł każdą twoją chorobę, każdą twoją niemoc na drzewie krzyża. On zmartwychwstał i pokonał diabła raz na zawsze. Nie musisz borykać się z diabłem. Nie musisz się z nim siłować. Jezus go pokonał. I możesz być wolny od nałogów i chorób. Od ciebie zależy, czy to przyjmiesz. Czy przyjmiesz dzisiaj dar zbawienia? Możesz podejść tutaj na to miejsce. Jesteśmy po to, aby wyswobodzić swoje życie, tak jak nasze zostało wyswobodzone przez spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj mieszka we mnie Święty Duch. Dzisiaj Jezus patrzy przez moje oczy i działa przez moje ręce. Wypędzam demony, uzdrawiam chorych za darmo. Przyjdź na to miejsce, a uzdrowię cię i uwolnię. Przyjdź na to miejsce. Zastanawiasz się może, jak to? Może nie słyszałeś o tym nigdy, że ktoś wypędza demony, ktoś uzdrawia, ale to jest realne i dzisiaj dostępne dla ciebie, dzięki ofierze Jezusa. To poczekaj. Poczekaj tam. Dzisiaj możesz być człowiekiem wolnym. Nie bój się. Przyjmij dar zbawienia. I tutaj na ziemi miej pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Możesz tutaj na ziemi mieć tą pewność. Przyjdź, a doświadczysz Bożej mocy. Amen.